Witam was wszystkich serdecznie, z tej strony Król Żółci. Ukraińcy próbują ruszać z kolejną ofensywą na obwód kurski, tym razem bardziej na wschodzie. Natomiast tutaj natrafili już na opór ze strony wojsk rosyjskich. Jeśli chodzi o główny kierunek natarcia, to mamy informacje o zdobyciu dalszych wiosek rosyjskich Wiktorowki i Małej Łokni. Ze strony Rosjan natomiast odbito Martynowką i Bondarewką, przy czym los bardzo wielu miejsc jest na tę chwilę nieznany ze względu na chaotyczność walk. Na przykład grupa ukraińskich specjalsów była widziana w Semeniowce z 10 km za teoretyczną linią frontu. Sprzyja tu temu zresztą teren, no bo to są praktycznie tutaj same lasy. I pod tym względem ta ofensywa przypomina tą charkowską z 22. Duże zadrzewienie osłania do pewnego stopnia przed artylerią i premiuje no bardziej mimo wszystko mobilną armię ukraińską. Na tę chwilę trwają bardzo ciężkie walki o Sudżę, której połowa jest kontrolowana przez Ukraińców. Jest to największa miejscowość zajęta do tej pory przez atakujących. Wygląda to tak, jakby Rosjanie chcieli po prostu ich tutaj oflankować. To może być też powód, dla którego Ukraińcy się odbili na tym drugim kierunku. No bo jeżeli rosyjskie posiłki idą teraz od wschodu, prawdopodobnie z kierunku Białgorodu, to jest logiczne, że umocnią przy okazji wschodnią granicę obwodu kurskiego. Póki co progres na flankach ustał, choć cały czas no, mamy postępy w głównym kierunku natarcia, no to znaczy na północy. Co prawda już nie tak duży jak wcześniej, a do elektrowni mamy nadal ze 30 km co najmniej, ale to nadal jest jakiś progres. Nie udało się też powstrzymać ataków jednostek specjalnych za liniami frontu, także o ile sytuacja dla Rosji nie jest już tak rozpaczliwa, no to trudno tutaj jeszcze mówić o jakiejkolwiek stabilizacji frontu. Choć na pewno minął już pierwszy szok, co widać nawet i w stratach. Administracja ukraińska wystosowała już prośbę do obywateli w północnych obwodach o oddawanie krwi do szpitali, a to oznacza, że już jest grubo, a ta ofensywa to się de facto dopiero zaczyna. Ukraińcy próbowali też desantu na Mierzeję Kinburską, co nie skończyło się najlepiej dla desantowców. Wiadomo, próbują badać teren, ale wszystkie próby ataku w tym rejonie spełzły na niczym, więc powinni sobie je po prostu jak dla mnie zwyczajnie odpuścić. Rosja w końcu też rozpoczęła ewakuację cywilów z zagrożonych rejonów obwodu kurskiego. Jak dla mnie trochę późno, no ale lepiej późno niż wcale. Zresztą biorąc pod uwagę obecne realia, to wszystkie miejscowości przygraniczne powinny być ewakuowane a priori. Białoruś rozpoczęła mobilizację wojska i zaczęła rozmieszczać je wzdłuż granicy, w wyniku czego Ukraina już odesłała kilka jednostek z frontu kurskiego. Nawet bez rozpoczynania walk, to na pewno pomoże Rosjanom w uporaniu się z inwazją. Pytanie tylko, czy Białoruś nie zainterweniuje. Teoretycznie Rosja może zawsze śmiało o to poprosić. W końcu jest de facto atakowana, a Białoruś ma z Rosją pakt obronny. 2. To pierwszy raz, gdy na granicę przyjechał ciężki sprzęt. Białoruska armia nie musiałaby nawet za specjalnych przełamań robić. Wystarczy, żeby zaangażowali jednostki ukraińskie na całej długości granicy. Wtedy Kijów będzie miał do pokrycia naprawdę długi front, a na to raczej nie ma środków. Na samym początku wojny mieliśmy przecieki Łukaszenki ze swoimi generałami i jakąś mapą. Od tamtego czasu no jednak sporo się zmieniło, ale od początku tej wojny widać było, że Białoruś może w każdej chwili do niej dołączyć. W wyniku ataku na obwód kurski ceny gazu w Europie podskoczyły o 10%. Co najciekawsze, gaz nadal płynie przez zajęty przez Ukraińców terminal, gdyż Gazprom nadal płaci Ukrainie prowizję. Cała ta sytuacja brzmi trochę absurdalnie jak dla mnie, no ale dla nas to dobrze, że ten gaz płynie, bo bez tego mielibyśmy jeszcze większe podwyżki.
Co jeszcze śmieszniejsze, to wychodzi na to też, że po cichu wznowiono tranzyt na Węgry i na Słowację. I tego typu zachowanie wpływa też na sytuację polityczną. Mamy kolejny artykuł w Politico mówiący właśnie o stosunku polityków do inwazji na Ukrainę. Mianowicie reakcja Rosji rozzuchwaliła niektórych z nich. Jak na moje, to prawdopodobnie większość, dopóki przekraczanie czerwonych linii nie skończy się czymś, to politycy zachodni będą te linie przekraczać. No i w sumie dlaczego niby mieliby tego nie robić? Jakby nie patrzeć, to Rosja jest z Ukrainą w stanie wojny, a póki co nikomu z ukraińskiego rządu włos z głowy nie spadł. A skoro Rosja nie szanuje swojego terytorium, obywateli i swojego własnego prawa, no to trudno, żeby to robili za nią jej wrogowie. Tym bardziej, że na arenie międzynarodowej, no to Rosjanie od początku tłumaczą konieczność rozpoczęcia tej inwazji obroną swojej suwerenności i obroną swoich obywateli. No a armia rosyjska nie wygląda, jakby walczyła o obronę suwerenności swojego kraju. Ministerstwu Spraw Zagranicznych udało się póki co osiągnąć pewne sukcesy, jeśli chodzi o przekonanie do siebie całkiem dużej liczby państw, ale to się zawsze może zmienić. Na tę chwilę powinna zostać wypowiedziana już regularna wojna, a na Kijów no to powinny spadać rakiety. Wojna wygrywa się zawsze na polu bitwy, nawet jak się nie kończy ta wojna całkowitą kapitulacją przeciwnika, no to trzeba podać temu przeciwnikowi powody, dla którego miałby ten konflikt przerwać. A na tę chwilę Kijów nie ma żadnego. A jeżeli Putin liczy na dojście Trumpa do władzy, no cóż, Trump może jest w stanie powstrzymać Zełenskiego, ale on tego nie zrobi za darmo. A w im gorszym stanie będzie Putin, tym bardziej będzie musiał więcej zapłacić i pytanie, czy ta cena nie będzie większa niż koszt zajęcia Ukrainy siłą. No i pytanie, czy widząc zachowanie Putina, Trump się przypadkiem nie rozmyśli. Zełenski podpisuje ustawę delegalizującą cerkiew prawosławną Patriarchatu Moskiewskiego. A na początku wojny tak się chwalił, że na Ukrainie mogą funkcjonować rosyjskie kościoły. No i tutaj wychodzą zalety kościoła rzymskokatolickiego z kolei. Jeśli ktoś narzeka w Polsce na upolitycznienie religii, no to niech chociażby spojrzy sobie na to, jak zachowują się kościoły prawosławne albo te protestanckie kościoły narodowe. Tam to dopiero mamy upolitycznienie. Wiadomo, na tę chwilę znowu mamy przynajmniej medialną przewagę. Zełenski znów czuje się mocny i znów kozaczy. Choć jak dla mnie Ukraina ma teraz poważniejsze problemy niż zamykanie kościołów. Zresztą to będzie się też wiązać z oburzeniem części społeczeństwa. No ta cerkiew ma nadal bardzo wielu wiernych. A wiemy, że i Amerykanie średnio patrzą na cenzurowanie religii. Nawet jeżeli Ukraina miałaby w planach zamknięcie tej instytucji, to raz, że teraz nie jest dobry czas po prostu. Już nie mówiąc, że gdyby byli naprawdę mądrzy, to mogliby do tego celu sfabrykować jakiś skandal na przykład z udziałem kleru tej rosyjskiej cerkwi, potem jakąś debatę medialną zmierzającą donikąd, no i dopiero potem by wydali samą decyzję. Była premier Bangladeszu udzieliła wywiadu po raz pierwszy od swojej rezygnacji. Jest to bardzo gruby wywiad, bo oskarża ona Stany Zjednoczone o zorganizowanie przewrotu w swoim kraju. Konkretnie chodzi o to, że miała nie zgodzić się na bazę morską amerykańską na wyspie St. Martin. Nie mylić z St. Martin na Karaibach. Wysepka, o której mowa, znajduje się niedaleko granicy Bangladeszu z Mianmą. I byłaby to jedyna baza morska Stanów Zjednoczonych w Zatoce Bengalskiej. A Mianma jest bramą do Chin i krajem bardzo bogatym w surowce mineralne, w tym i metale ziem rzadkich. Także jest to dosyć logiczne. Zresztą od początku twierdziłem, że to robota Amerykanów. Ale z drugiej strony no to są słowa polityczki dopiero co wyrzuconej z urzędu de facto. Plus to, że się jest przeciwko Amerykanom, to wcale nie znaczy, że się jest od razu dobrym człowiekiem. Jej środowisko no było przesycone nepotyzmem na nieznaną w Europie skalę.
Ona zresztą całą swoją karierę zawdzięcza ojcu, więc niespecjalnie swoim zachowaniem przeszkodziła Amerykanom w organizacji tychże protestów. Na tę chwilę mamy tam jednakże rząd tymczasowy pod kontrolą wojska, także nic nie jest jeszcze pewne tak na dobrą sprawę. Możliwe, że zakończy się to scenariuszem egipskim, gdzie zmieni się wszystko, żeby nie zmieniło się nic, a jak kurz opadnie, to się przywróci władzę poprzednikom. Ale co najważniejsze, to jest wywiad opublikowany w indyjskiej prasie i wpływający na indyjską opinię publiczną. A to z kolei jeszcze bardziej oddala Indię od Stanów Zjednoczonych. Nawet jak przyjmiemy, że udałoby się Amerykanom teraz dostać tę bazę morską od nowego rządu Bangladeszu, to jak dla mnie jest to bardzo wysoka cena jak na popsucie sobie relacji z najludniejszym państwem świata. Zwłaszcza, że takie pojedyncze bazy to w razie czego nie za wiele dają. To jest może dobre do tłumienia powstań jakichś na pustyni, ale w razie regularnej wojny, no to Amerykanie w takiej bazie są praktycznie odcięci od świata. W Serbii natomiast mamy następne marsze przeciwko władzy. Tym razem jednak chodzi o umowę zawartą między rządem serbskim a Rio Tinto odnośnie eksploracji złóż litu. I niby wszystko fajnie, stop globalizmowi i tak dalej. Tylko, że sytuacja jest tutaj dużo bardziej złożona. Bo do tych służb serbskich nie zgłosił się nikt poza tą brytyjską korporacją. Jakby to było takie super hiper złoże, to już dawno byśmy tam mieli jakieś wydobycie. No, lit to w tej chwili jeden z najcenniejszych pierwiastków. A to, że protestujący mówią, że są przeciwko globalizmowi, to nie znaczy, że ludzie, co za tym protestem stoją, podzielają ich poglądy. Może być tak teraz, że po prostu w pewnych służbach do głosu doszedł ktoś mądrzejszy i próbują do tej kolorowej rewolucji używać haseł faktycznie popularnych wśród niektórych Serbów. Jeżeli nie mamy do czynienia z zabijaniem ludzi, to zmiana władzy poprzez ulicę raczej nie jest wskazana, a w ostatnich wyborach Vučić z ekipą jednak wygrali. Ciekawą sytuację mamy teraz również w Stanach Zjednoczonych, bo hakerzy dostali się do tajnej korespondencji Trumpa, podobno irańscy. No i są to dane niby obciążające prezydenta, czyli próbujemy manewru, który pogrzebał swego czasu szansę Clintonowej. Tylko ja się zapytam, dlaczego irańscy hakerzy mieliby przekazywać informacje o prezydencie Stanów Zjednoczonych zachodnim dziennikarzom? Bo z ich punktu widzenia na to nie ma znaczenia, kto zasiądzie na stołku waszyngtońskim. Trump tak samo nie lubi Iranu, a może być nawet i gorszy, bo się bardziej lubi z kolei z Izraelem, a był w stanie i dogadać się z Saudami. Jak widać, służby nadal chwytają się każdej metody, by nie dopuścić Trumpa do władzy. Oczywiście tutaj jest też i drugie dno, bo o ile cała historia z ingerencją w wybory Rosji pomogła koniec końców wywołać wojnę z Rosją, tak samo zapewne będzie tutaj z Iranem. Sam Iran ma być już zresztą w końcowej fazie przygotowań do ataku na Izrael, który ma nastąpić jeszcze w tym tygodniu. Szczerze mówiąc, najlepszą opcją byłoby dla mnie wykonanie przez Irańczyków czegoś w stylu tej amerykańskiej shock and awe, bo to, że Ameryka prędzej czy później się tutaj przyłączy, to jest pewne. Ale Ameryka jest daleko, a opinia publiczna nie za bardzo lubi straty, zatem i tak większość mięsa armatniego stanowiliby miejscowi. Plus muszą mieć gdzie stacjonować te amerykańskie bazy. No. Plus muszą mieć gdzie stacjonować. Te amerykańskie bazy są za małe, by pomieścić wojska zdolne do jakiejkolwiek inwazji. A biorąc pod uwagę, co reprezentuje sobą teraz izraelska armia i jak zachowywała się w pierwsze dnia wojny, chociażby walcząc tylko z kilkoma tysiącami partyzantów, to jeżeli dostaliby teraz odpowiednim ostrzałem, a potem do akcji wkroczyłby 200-tysięczny Hezbollah, to kto wie, może udałoby się i zająć Izrael, albo przynajmniej jego część. Oczywiście nadal mielibyśmy walkę partyzancką w wykonaniu syjonistów, ale oni nawet obecnie nie są w stanie walczyć z Palestyńczykami uzbrojonymi w same kałachy, więc jakby role się odwróciły, no to byłaby rzeźnia. Jeśli już jesteśmy przy Ameryce, to Tulsi Gabbard została wyrzucona
Jeśli już jesteśmy przy Ameryce, to Tulsi Gabbard została wrzucona na listę terrorystów, a jest to amerykańska senator i to z rządzącej partii. Przy czym jest to jedna z niewielu członków tej partii, otwarcie sprzeciwiająca się wojnie na Ukrainie i wojnie w Izraelu. I zresztą jedna z niewielu, która rzeczywiście widziała jakąkolwiek wojnę, bo jest też weteranką z Iraku. No jak widać, metody z Ukrainy docierają już na samą górę. Wielka Brytania coraz bardziej pogrąża się w absurdzie. Mianowicie w związku z zamieszkami policja brytyjska ogłosiła powstanie oddziału zajmującego się ściganiem przestępców podejrzanych o negatywne komentarze w internecie. Już nawet rzecznik tej instytucji zapowiedział ekstradycję dla przestępców z zagranicy. Brzmi to co prawda niedorzecznie, choć szczerze mówiąc jest i trochę niebezpieczne. Bo podejrzewam, że nasz rząd by pewnie taki wniosek przyjął i ktoś może potem wylądować w brytyjskim więzieniu za komentarze o emigrantach. Już nie mówiąc, że na tę chwilę Wielka Brytania stała się jednym wielkim eksperymentem społecznym. Jeżeli uda im się osiągnąć jakieś rezultaty, to obawiam się, że to szaleństwo może i dotrzeć i do nas. Prezes Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego wezwał do stworzenia jasnej i przejrzystej definicji kobiety na potrzeby Igrzysk Olimpijskich. Kobieta zmienną jest, zwłaszcza w tych czasach. Życzę powodzenia i to nie ironicznie, choć fakt, że tego typu rzeczy nie są dla nas oczywiste, jest naprawdę straszny. Jeśli te filmy są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo to mi pomaga w rozwoju kanału. A jeśli chcecie wesprzeć mnie finansowo, zapraszam na mój profil na stronie www.bajkofi.to. Link będzie w komentarzu na dole. A jeśli macie własne przemyślenia, no to komentarze są Wasze. Dziękuję.